Stalowej Woli z inicjatywy prezydenta Lucjusza Nadbereżnego gościł Rzeszowski Teatr Botak, który na deskach Spółdzielczego Domu Kultury wystawił spektakl Ordonka, jeśli kochasz mnie, którego bohaterką jest ikona polskiej przedwojennej piosenki Hanka Ordonówna. Spektakl zobaczyła m.in. młodzież z samorządowego liceum ogólnokształcącego, na której zrobił on ogromne wrażenie. Bardzo mi się podobało. Było to coś na pewno nie z naszych lat. Dlatego było tak wyjątkowo i bardzo podobała mi się gra aktorska. Potrafiła ponieść publiczność i aktorka miała bardzo dużą skalę głosu, było cudownie. Każde wyjście ku takiej sztuce odbieranej osobiście, bardzo personalnie, to jest ogromna frajda dla młodzieży i pozwala zobaczyć zupełnie inne aspekty naszej kultury. Zwłaszcza, że Ordonówna jest taką postacią, myślę, że młodemu pokoleniu jeszcze mało znaną. Natomiast rodzice czy dziadkowie, myślę, że gdyby tutaj przyszli, to odkryliby świat tych zaczarowanych piosenek i czasów swojej młodości, więc jest to na pewno też taka możliwość, żeby te pokolenia się spotkały, prawda? Żeby później młodzież opowiedziała rodzicom, że była na takim przedstawieniu. Zachwyceni stalowowolską młodzieżą i jej zachowaniem byli aktorzy, odtwórcy głównych ról Hanki i jej męża, hrabiego Tyszkiewicza. Atmosfera i odbiór tego spektaklu przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. No cóż mogę powiedzieć, ja jestem zachwycona, tak jak i moi koledzy, że było jak makiem siał, że tak pięknie odebrali to przedstawienie. No i mam nadzieję, że coś o tej Hance będą teraz szukać, czytać, słuchać. A ja wychodzę z takiego założenia, że powinniśmy ocalać cudowne postaci kultury i sztuki. A to była niezwykła osobowość, niezwykła kobieta, nie tylko wielka artystka, kabaretowa, sceniczna, teatralna, ale również wspaniała Polka, patriotka. Ciekawi mnie to, że to jest jakaś duża doza wrażliwości w tych młodych ludziach, bo przecież bardzo trudne tematy i tematy, które wydawałoby się i są odległe i prawdopodobnie nie są, kolokwialnie mówiąc, ich bajki, ale słuchają tego i właśnie to tutaj jakby nie ma takiego wrażenia, nie wiem, zniecierpliwienia czy takiego wrażenia, że już byśmy poszli do domu i zagrali na konsoli albo spotkali się z przyjaciółmi. Mało tego, teraz przed sekundą właśnie byłem na zewnątrz i taka grupka młodych ludzi, chłopaków, oczekiwała na tego jednego bohatera, który był tutaj przywołany na scenę i wszyscy z uznaniem powiedzieli: o, idzie Fryderyk. Także to takie bardzo przyjemne, bardzo, bardzo fajne. Gra aktorów by się okropnie podobała. Wiem dokładnie, jak trudno jest improwizować, czy ogólnie stać przed sobą, przed tyloma osobami. Wiem, że to jest bardzo duży stres i bardzo szanuję osoby, które są aktorami lub tancerzami, czy innymi osobami, które muszą stać przed dużą widownią. Historia Hanki Ordonówny to nie tylko scena lat 20. i 30., ale i tułaczka na obczyźnie, pomoc najbardziej potrzebującym, polskim powojennym sierotom i wreszcie długotrwała choroba zakończona przedwczesną śmiercią. Niezwykła postać, filmowa biografia i piosenki, które wzruszają do dziś. Nikt nie jest w stanie podrobić jej głosu, bo ona miała niezwykły ten głos, jako suchotnica, mówiąc w cudzysłowie, czyli chora na gruźlicę. Dół miała taki niski, aksamitny, a górę miała piszczącą. Zresztą, kiedy po raz pierwszy Hanka debiutowała na scenie, mając 16 lat, mocno dostała od krytyki, ponieważ jeden z liczących się krytyków warszawskich napisał, że dzieci i kotów nie powinno się pokazywać na scenie. To było właśnie pod adresem wielkiej Hanki, ale ona się nie załamała. O nie, nie, to był chuligan kobieta, zresztą wychowywana na Pradze. Świetnie kopała w piłkę, biła się, miała ogromny temperament i taką chęć do przezwyciężania wszystkich swoich
słabości. Od twórczyni roli Hanki stanęła na wysokości zadania, tworząc sceniczny wizerunek kobiety o wielkim talencie muzycznym, ale i kochliwą, zniewalającą mężczyzn. Spektakl zachwycił również starszą część publiczności, która miała okazję go obejrzeć w godzinach wieczornych. Warto dodać, że w sztuce Mileny Tejkowskiej o oryginalne aranżacje przedwojennych hitów z muzyką na żywo zadbał Maciej Łukaszewicz.